Same najlepsze wartości. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu pełnią dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i dzień później Dzień Dziadka to tylko symboliczne święto w naszym kalendarzu. Tak naprawdę to każdego dnia w roku dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. To codziennie ich pociechy potrzebują opieki, wsparcia. Babcia i dziadek to ukochane osoby, które najlepiej potrafią zrozumieć wnuki. Nigdy się nie gniewają, nawet gdy pociechy psocą. To oni dają im smakołyki, potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w ich małych główkach. Poza tym niemal każda babcia i każdy dziadek rozpieszczają swoje wnuczęta. Dziadkowie są bardzo potrzebni nie tylko dlatego, aby zajmować się swoimi wnukami, kiedy to rodzice nie mają czasu, pracują albo są zajęci swoimi sprawami. Dla kilkulatków dziadkowie to niewyczerpalne źródło i potężny zasób informacji o otaczającym nas świecie. Dziadkowie to swego rodzaju ostoja, na której zawsze można polegać. Czasami w naszym życiu zdarza się taki moment, kiedy przystajemy na chwilę i pytamy samych siebie o swoje korzenie. Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania, zwracamy się do najstarszych członków naszej rodziny. Wówczas odkrywamy, że dziadkowie są tą skarbnicą wiedzy o przeszłości, której nigdzie indziej znaleźć się nie da. Z waszych twarzy łatwo wyczytać, skąd w was tyle radości i zapału. To dają wam wasze wnuki. Jesteście dumni z ich sukcesów, talentów i umiejętności. Dzieci wnoszą w wasze życie radość. W ich otoczeniu jest zawsze energia, beztroska i naturalność. One nikogo nie udają. Są po prostu sobą. Ich uśmiech jest zawsze szczery i to jest właśnie piękne. Kochane babcie, drodzy dziadkowie, życzę wam dużo zdrowia, pomyślności i radości z obserwowania, jak lato waszego życia, czyli wasze wnuki rosną, rozwijają się. Zachęcam wszystkich, aby nie szczędzili swojego czasu na wychowanie naszego młodego pokolenia. Niech wasze doświadczenie i pogoda ducha pozytywnie wpływają na otaczających was ludzi. A wam, kochane dzieci, życzę, aby wasi dziadkowie byli ważnymi osobami w waszym życiu, aby zawsze pozostały osobami, które się kocha tylko dlatego, że są. Oddam teraz mikrofon w ręce tych naszych najmniejszych pociech i to oni umilą wam dzisiaj czas podczas tego, myślę, że najważniejszego święta i dla was, i dla nich. Zapraszam. Kłaniam się nisiutko, witam wszystkich gości w tym dniu radości. Są takie dwa dni, jedyne dni w roku, to święto babci i dziadka. O tym ważnym święcie dobrze pamiętamy i dla naszych gości widowisko mamy, na które was teraz serdecznie zapraszam. Eleganckiej sukni prosto.
Thank you.
lecz gdy babcia poczaruje, nawet barszczyk nie smakuje. Kluski, rosół, sok z marchewki, seler, brokuł i rzodkiewki. I choć brzmi to nie do wiary, wszystko to przez babci czary. To wszystko wyjaśnia. Właśnie sobie przypomniałem, że gdy kiedyś się ścigałem, padłem na tle na kolana i powstała wielka rana. Dziadek przyszedł do mnie śmiało, szepnął słowo i już nic mnie nie bolało. Przyjdźcie, koledzy i koleżanki, i przyznacie sami, babcia i dziadek są czarodziejami. Nagródźmy ich wielkimi brawami. Dziękujemy babciu i dziadku.